firmy budowlane w okresie niebywałej wręcz koniunktury po prostu zaczęły upadać. Wiązało się to z tym, że nie mogły zapłacić swoim podwykonawcom, rozliczyć się z kontraktów, ponieważ znacząco wzrosły koszty. W związku z czym nastąpiła fala upadłości w branży budowlanej. Firmy nie mogą w dłuższej perspektywie realizować swoich projektów ze stratą, ponieważ to się po prostu biznesowo nie zepnie. Propozycja ustawy przedstawiona przez ministra sprawiedliwości dotyczy rozliczeń pomiędzy generalnymi wykonawcami a podwykonawcami tylko w inwestycjach drogowych. Jest to propozycja, która polega na tym, że generalny wykonawca nie otrzymałby żadnych pieniędzy od publicznego zamawiającego, dopóki nie rozliczyłby się ze wszystkimi podwykonawcami. Będzie to eliminowało wiele firm z roli generalnego wykonawcy, bo nie będzie ich zwyczajnie stać na podjęcie się takiego wyzwania. Paradoksalnie argument o tym, że zagraniczne firmy zostaną tutaj wzięte za cugle i jakoś powściągnięte, może zadziałać przeciwskutecznie, ponieważ to te zagraniczne firmy będą dysponowały tym kapitałem, a polskie przedsiębiorstwa niestety zostaną jakby za drzwiami w związku z tym. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, żeby wyłączyć z kognicji sądów sprawy budowlane i przekazać je specjalnie powołanej komisji kilkunastoosobowej, czyli ciału urzędniczemu. Komisja ma mieć raptem 14 dni na rozstrzygnięcie sprawy, no to trudno domniemywać, że będzie to prawidłowe rozstrzygnięcie.